z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzali. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak to już jest, że w diecezjach w Stanach Zjednoczonych, gdy 18 lipca nie przypada w niedzielę, obchodzimy wspomnienie pewnego bardzo specjalnego, ale mało znanego świętego. Jest to święty bardzo bliski i bardzo szczególny dla mego serca i mego życia, bo jest też moim patronem i imiennikiem. Mówię tu o świętym Camillu de Lellis, świętym, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Wydaje mi się, że jego życie i przesłanie, jakie nam zostawił, pięknie koresponduje w pewien sposób ze słowami dzisiejszej Ewangelii. Słowami, kiedy Chrystus prosi nas, prosi też swoich uczniów o dobre wykorzystanie danego nam czasu, nawet jeżeli jest to czas odpoczynku. I w kilku słowach, święty Kamil w swojej młodości był żołnierzem. W latach 1569 do 1574 walczył w wojskach Wenecji przeciwko Turkom. W czasie swojej młodości nie żył blisko Pana Boga. Nie prowadził życia modlitewnego, nie uczestniczył w nabożeństwach i mszach w kościele. Tak naprawdę popadł w hazard i nawet stracił wszystko, co miał. Po wojnie z wieloma ranami i problemami zdrowotnymi nie mógł już kontynuować swojej kariery żołnierskiej i w 1574 po skończonej wojnie stał się żebrakiem. Nie miał już w sensie materialnym niczego. Raz, gdy żebrał pod klasztorem kapucynów we Włoszech, ojciec prokurator tego zakonu poprosił go o pomoc przy budowie nowej świątyni dla ojców kapucynów. Święty Kamil, a jeszcze wtedy nawet nie święty, zgodził się i było to dla niego momentem nawrócenia. Rzeczywiście od tego czasu zaczął zastanawiać się nad swoim życiem i próbował nawet wstąpić do kapucynów, jednakże zdrowie nie pozwoliło mu na to i rany, które doznał w czasie wojny. Po 4 latach spędzonych później jeszcze w szpitalu świętego Jakuba w Rzymie, gdzie jego spowiednikiem i ojcem duchownym był, myślę, dobrze nam znany święty Filip Nereusz, czy też Filip Neri, założył zakon kleryków posługującym chorych. I tak jak wszyscy zakonnicy, ojcowie zakonni, siostry zakonne, składają ten ślub posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, on dołożył jeszcze jeden, właśnie tej posługi chorym. Umarł w 1614, a niedługo później został beatyfikowany i kanonizowany, wyniesiony na ołtarze i dołączony do grona świętych. Historia świętego Kamila pokazuje nam w sposób bardzo klarowny, że Pan Bóg daje nam czas naszego życia i to od nas zależy, co my z tym czasem robimy. Święty Kamil, mówiąc w sposób duchowy, w pewien sposób zmarnował czasy, lata swojej młodości. Nie podążał za Chrystusem, był przeciwny nawet Kościołowi, patrzył tylko na to, co jest materialne. I dopiero po tym czasie nawrócenia zauważył, że ten czas, który jest dany nam tutaj na ziemi, nie jest wiecznością. Czas jest stworzeniem Pana Boga i on jest ograniczony. I tylko my możemy zdecydować, jak my ten czas wykorzystamy.
Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o bardzo szczególnym czasie, o czasie, o którym nie rozmawiamy tak często w Kościele. Chrystus wysyła swoich uczniów na czas odpoczynku. I ten czas odpoczynku jest nie tak jak Kamil, święty Kamil odpoczywał w cudzysłowie przez swoje lata młodości, ale raczej jest to czas odpoczynku na miejscu pustynnym, tam gdzie ci uczniowie mogą rozważać nad Słowem Pana Boga, nad Słowem Chrystusa, którego widzieli w dniu codziennym. I tak też my, rozpoczynając okres letni, planujemy swoje wakacje, być może niektórzy z nas już nawet na wakacje, na jakieś wyjazdy, urlopy wyjechali. Tak i my zaprośmy Chrystusa na ten czas odpoczynku, zaprośmy Go, aby był z nami i z naszymi rodzinami, gdziekolwiek jesteśmy. Pamiętajmy, że wakacje nie są wakacjami od Boga, nie są wakacjami od Kościoła, ale tak jak żyjemy na co dzień, pamiętając o dekalogu, pamiętając o przykazaniach kościelnych, niedzielnej mszy świętej, miłowania Boga, miłowania bliźniego, ale też siebie samego, zabierzmy to wszystko ze sobą na nasze wakacje, na nasz okres wypoczynku i nie będzie to prawdopodobnie w miejscu pustynnym. Będzie to w miejscu, gdzie też inne rodziny, inni ludzie będą się gromadzić. I nawet jeżeli może czasem spotkalibyśmy daną osobę czy daną rodzinę w takim miejscu tylko raz w życiu, pozwólmy sobie zmienić coś, pokazać nasze świadectwo jako dojrzałego chrześcijanina i zostawić coś dla tych osób. Być może niektórzy z nich już są daleko od Pana, być może nie prowadzą życia modlitewnego, być może zapomnieli już o niedzielnej mszy świętej. Pokażmy my naszym chrześcijańskim i katolickim świadectwem, że można zaprosić Chrystusa nie tylko w naszym życiu codziennym, nie tylko na niedzielną Eucharystię, ale nawet na ten okres wypoczynku. Bo jak słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie, gdy Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. I tego nam wszystkim z całego serca życzę, aby Pan był naszym pasterzem wtedy, gdy jesteśmy w pracy, gdy jesteśmy w szkole, gdy idziemy do kościoła, ale niech Pan będzie pasterzem również wtedy, gdy, jak ci uczniowie, jak ci apostołowie, udajemy się na wypoczynek.